Cześć, witajcie w filmie, w którym przedstawiam mój komputer. Dobra, zacznijmy od peceta, czyli części, które mam w środku. I mózgiem komputera jest procesor Intel Core i7-4790K. Oczywiście od Intela, bardzo dobra wydajność. I został on umieszczony na płycie Z97 Gaming 3 od Gigabyte'a. Płyta została wyposażona przez producenta w Dual BIOS, też w oddzieloną sekcję audio tutaj takim czerwonym LEDem i Killera E2200, który pomoże nam z pingami. Pingi są mniejsze, możemy pobierać, grać i jakoś ping nie wzrośnie. Żeby schodzić tą ostrą, potrzebujemy wydajnego chłodzenia. Tutaj wybrałem jedno z najwydajniejszych chłodzeń powierzchni według testów. Jest to produkt firmy Railtek, a dokładnie Thesis. Został wyposażony w fabrycznie dwa wentylatory, żeby wyświetlić obraz, potrzebujemy karty graficznej. Wybrałem tutaj GTX 970. Teraz ona działa w trybie półpasywnym, oczywiście od MSI-a. Tryb półpasywny skonfigurowałem programem MSI Afterburner. A więc tak, idziemy dalej. Żeby zasilić to monstrum, potrzebujemy solidnego zasilacza. Wybrałem tutaj produkt Corsair CS650M, czyli zasilacz 650W semimodularny. Jeśli chodzi o dyski, to mam dwa dyski. Tutaj mam Transcenta 128 GB, a tutaj mam HDD-ka, to jest oczywiście SSD na system, i HDD to jest WD 1 TB, jeszcze Blue, WD Blue 1 TB. Dyski są montowane w takich sankach, widzimy odpinane, że wkładamy sobie tutaj taką zaślepkę, zakładamy lub SSD przykręcamy i gotowe. I później po prostu tylko wsuwamy, zamykamy i tam z tyłu podpinamy. A więc to by było na razie w środku tyle. Zobaczymy sobie jeszcze Kingston Savage 2x4 GHz. Nie wiem, czy tam będzie widać. Dość ciemno jest w tej obudowie. Jakoś kolorystycznie nic nie dokupywałem, tylko kolorystycznie dobierałem części trochę. Więc tak, tutaj widzimy tą sekcję. Płyta jest wyposażona w 3 porty PCI Express, razy 16, razy 8 i razy 4, więc możemy Dual SLI grunt, Crossfire 3 karty. Tutaj sobie odegnę. Więc tak, to by było na tyle. Jeszcze mamy wentylator z tyłu. Fabrycznie zamontowany jeden i z przodu dwa, nie wiem, czy będzie widać, raczej nie. I dwa fabrycznie z przodu, 140 mm, a ten ma 120. Jeszcze na górze Silentium PC Mistrat 140 mm, przepraszam. A więc tak. Tu mamy taki mesową powierzchnię. Jak widzimy, Silentium PC Gradius X60, to jest obudowa, nagrywarka do zainstalowania systemu operacyjnego. Jeśli chodzi o system, to mam, tutaj mam dyski. To system to jest Windows 8.1 w wersji 64-bitowej. Widzimy panel przedni, fajnie, tutaj dioda LED-linka od HDD. Widzimy przycisk power, zintegrowana dioda LED, reset, czytnik kart USB 2.0, słuchawki, mikrofon USB 3.0. I jeszcze kontrola robotów. Wolne obroty, zatrzymać i maksymalnie. Jeszcze z tyłu mamy hot swapa na nasze dyski 2,5-calowe i 3,5-calowe. Więc tak, składanie tego mi zajęło troszeczkę ponad godzinę. Widzimy, trochę tutaj poukładałem. Widzimy, tutaj mamy wyjścia z wentylatorów. Fajnie to wszystko wygląda. Więc tak, przejdźmy jeszcze na tył obudowy. Nie wiem, czy tak będzie widać. Tutaj mamy jeszcze filtr przeciwkurzowy siateczkowy. Jeszcze tutaj mamy filtr przeciwkurzowy meszol, znaczy meszowy, gąbkowy. Powierzchnia meszowa jest, ale gąbkę mam pod spodem. Więc tak, panel tutaj
wejść, tutaj ze ślepka na pana raczej. Jest czarna, fajnie to wygląda. Widzimy, trochę mamy wyjść 3.0 i 2.0 USB. Widzimy tutaj też wyjście na kartę. Zasilacz na samym dole. Ten wentylator wyjścia do przeciągnięcia jakiś chłodzenia wodnego, węży do radiatora. I tutaj mamy na jakiś kabel też do radiatora. A więc tak, idziemy tutaj dalej. Tutaj mam wszystko do wysiedlania obrazu. Jak widzimy tak, na początek słuchawki od Ozona. Ja sobie tutaj sprawdzę Rage ST. Nie wiem, czy dobrze mówię. Nie kupowałem ich razem z komputerem. A więc tak, słuchawki standardowe, klawiaturka, nie będę mu mówił. Teraz mam tak. Zaraz zobaczę. Myszka to jest Nated Genesis GX78. Fajna myszka. Możemy makra obsługiwać. Tutaj mam też opcję zmiany DPI. Tutaj mam przyciski też, czterokierunkowy scroll. Zmiana trybów, 5 trybów jest. Jak widzimy, bardzo fajnie. I monitor to jest tak naprawdę telewizor od Samsunga. Najzwyklejszy jakiś stary. Tylko że był do wyświetlania. Tak, teraz tak, komputer kosztował 5800 w sklepie more.net. Bez tych innych rzeczy. Sam komputer, wszystkie części. Plus mikrofon. A mikrofon to jest taki najzwyklejszy od Zelmana, którym teraz właśnie nagrywam. A więc dziękuję za uwagę. Widzimy się. A więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze zrobię tutaj test tego komputera w następnym odcinku. A więc wyczekujcie następnego odcinka i testy w grach i w programach syntetycznych. Na razie, cześć, hej!